Witam Państwa. Zapraszam do obejrzenia wspaniałego, niepowtarzalnego pałacu. To jedyny taki obiekt w Dolowie Wielkopolskim dostępny dla Państwa do wynajęcia. Pałac ten został odbudowany na początku XX wieku w technologii tradycyjnej i jest aktualnie ujęty w rejestrze zabytków. Oferujemy Państwu nie tylko ten niepowtarzalny pałac o powierzchni 532 m2, ale i również piękną działkę znajdującą się obok. Działka o powierzchni 32 arów, do której dodatkowo dochodzi powierzchnia stawu. Obiekt idealnie nada się pod różnego typu imprezy okolicznościowe, typu wesela, chrzciny, urodziny, rocznice. Bo któż nie chciałby móc się bawić w tak pięknym, odremontowanym pałacu? Obiekt nadaje się również pod prowadzenie działalności hotelowej. W dawniejszych czasach była tam prowadzona już tego typu działalność. Na obrysie widzą Państwo faktyczne granice działki, która jest do Państwa dyspozycji. Całe wnętrze przeszło kapitalny remont w 1996 roku. Wtedy też obiekt zaadoptowano na cele biurowe. Duża ilość pomieszczeń, piękny widok okien, aż sugeruję, żeby zrobić tam pokoje hotelowe. Ochronie konserwatorskiej w zasadzie podlegają poszczególne elementy tego budynku, jak okna, drzwi czy też podłogi. Nie koliduje to z możliwością zmiany, adaptacji tego budynku. Na całym terenie, gdzie znajduje się obiekt, mamy plan zagospodarowania przestrzennego, który zezwala na różnego typu działalności gospodarcze, jak oświata, usługi, hotel, biuro. Ciekawostką związaną z tym budynkiem jest fakt, że dawniej planowano dobudować tam windę. Aktualnie również jest zgoda konserwatora zabytków na wybudowanie windy zewnętrznej, dzięki czemu obiekt może również pełnić funkcję domu opieki nad ludźmi starszymi, na co również jest wydana zgoda Urzędu Miasta. Aby bardziej Państwa zainteresować, należałoby też dodać, że aktualny właściciel jest otwarty na różnego rodzaju możliwość współpracy. Między innymi jest w stanie zaadoptować obiekt pod wymóg najemcy. Jeżeli mają Państwo pomysł, chcielibyście prowadzić w tym obiekcie jakąkolwiek działalność, zapraszam do kontaktu.